Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze. Każdy program infrastrukturalny zasługuje na uznanie. Zwiększa bezpieczeństwo, są oczekiwania społeczne, zwiększa się komfort i ten program budowy 100 obwodnic wpisuje się w to. Ale tak jak tutaj słyszymy, są pewne obawy. Obawy, czy jest w stanie ten program być właściwie zrealizowany. Panie ministrze, czy są jakiekolwiek zagrożenia finansowe, lokalizacyjne? Bo tutaj takie wątpliwości były. Budowy jakiejkolwiek obwodnicy, które są w tym programie. I takie bardzo szczegółowe pytanie, to już było wcześniej przez mojego kolegę przedstawiane. Czy jest jakiekolwiek zagrożenie przy budowie obwodnic przy drodze krajowej 73 Pilzno, Brzostek, Kołaczyce, Jasło? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.